O tym, co tutaj też było czytane o gadanie, to rzeczywiście możemy widzieć o tym, wiedzieć o tym i, i widzieć to też u Boga, że już pokazywał na ludziach w Izraelu, jak, jak on jest Bogiem tych, którzy Mu zaufają. Nie tych, których jest więcej, ale z Bogiem tych, którzy Mu zaufają i pójdą za Nim tam gdzie On mówi, będą po prostu Mu posłuszni. Od samego początku pokazywał, wyprowadzając Abrama z Jego ziemi. Pokazywał, że miły Mu jest ten, który się Go słucha i według Jego woli postępuje. Później widzimy, do czego Go doprowadził. Wiarą obdarzał następnych do dzisiejszego pokolenia. Obdarzał tych, którzy są posłuszni Mu ale chciałem, żeby właśnie też i, i tutaj te słowa od razu mi tak przyszły do serca, jakby też czytane. Jonatan rzekł do swojego Gienka, to jest napisane w pierwszej księdze Samuela, w 14 rozdziale, 6 wersecie. To był ten, Jonatan to wiemy, że to był też ten mąż, który ufał Bogu, wiedział, że co Bóg zamierza, to też i czyni. Nikt nie może temu się przeciwstawić. A nawet jeśli będzie przeciwstawiał, to i tak przegra. Jonatan rzekł do swego giermka, Chodź, przeprawmy się ku czatom tych nieobrzezańców. Może Pan uczyni coś dla nas, gdyż Panu nie trudno wybawić przez wielu, czy przez niewielu, Bóg określa przez kogo i jak będzie wybawiał swój lud. Ale też i mówi, że właśnie. W całym tym słowie swoim, jak czytamy od samego początku, od pierwszej Księgi Mojżeszowej po objawieniu mówi właśnie, że, że wybiera to, co głupie u świata, co jest napisane w tej pierwszy, pierwszym liście, pierwszym rozdziale listu Pawła do Koryntian, że to, co głupiego i to, co słabego wybiera Bóg, aby zawstydzić to, co mocne i to, co mądre u tego świata, to wybiera sobie Bóg. I dzięki Bogu za to, że na takich ludziach chce pokazywać zwycięstwo. I kto to są ci? Mogliśmy słyszeć wielkie słowa, A od samego początku gdzieś bardzo silnie pokazujące nam, jak Biblia dzieli wyraźnie człowieka, ludzi, dzieli ludzi na tej ziemi. Wyraźnie przecina granica jest bardzo ostro wyrysowana, nie sposób jej nie zauważyć. Dzieli na tych, którzy będą chodzili według ciała i tych, którzy będą chodzili według ducha. Ale i tych Bóg, którzy, którzy chodzą według ducha, prowadzi, zobaczmy jak, prowadzi ich w poczuciu słabości, w uczuciu Takim uniżenia, w rezultacie, w uczuciu tego, takiej silnej, bardzo silnej zależności od Ojca. Prowadzi ich jak dzieci. Jak rodzic prowadzi swoje dziecko. I właśnie o tym się chciałem z Wami podzielić. Podzielić się właśnie tym, jak Bóg ostatnio docierał też do mojego serca, tym Bożym planem względem tego, jak jak prowadzi nas swój lud, jak chce właśnie da, brać nas jak swoje dzieci za ręce i prowadzić. Kiedy biorę dziecko, małe dziecko za rękę, to im starsze, tym bardziej chcę iść samodzielnie, ale jak biorę dziecko małe za rękę i kiedy chcę je zaprowadzić do jakiegoś miejsca, to to dziecko w momencie, kiedy widzi innych, chwyta moją rękę jeszcze silniej. Ono się trzyma mojej ręki. Ono ufa mi, że ja nie zaprowadzę nie oddam go, nie zaprowadzę go do niebezpiecznego miejsca, nie zaprowadzę go na śmierć. Ono mi ufa, że nie jestem mordercą. Ono mi ufa, że, że nie chcę jego krzywdy. Daje mi swoją rękę, ja ją biorę. Są naściśnięte, idziemy razem. To jest taki jeden z obrazów. Ale bardzo mocno on też pokazuje to, jak Bóg rzeczywiście nas wziął w swoje dłonie, jak dzieci. Wcześniej wiedzieliśmy, też słyszeliśmy już parę tygodni wstecz o tym, że to na Izraelu coś pokazywał cieleśnie. Ale już wtedy było w zamiarach, kiedy pokazywał na nim, że Bóg chce wziąć tych, którzy mają obrzezane serce w swoje ręce i poprowadzić do wiecznego królestwa swojego. Pytanie jest właściwie tylko od razu się rodzi w nas, czy jesteśmy, chcemy być rzeczywiście jak te dzieci, które pozwolą mu się poprowadzić? Czy będziemy jak te dzieci, które wyrywają swoją rękę i krzyczą ja nie chcę? Ja sam. Pytanie jest, czy, czy, czy będziemy tak jak te dzieci. dzieci. Dlaczego dzieci są krzyczą ja sam? Dlaczego nie chcą tak robić? Dlatego, że myślą sobie, że one same już chodzą. One same już będą chodziły. One już umieją chodzić. Dziecko, kiedy bierzesz je, kiedy led, ledwo co po raczkowaniu jest i bierzesz je w swoje ręce, ono się nie wyrywa. Dlaczego? Bo wie, że upadnie. Od razu leci z powrotem na, na kolanka, na ręce. To jest tylko jakiś obraz, ale ten obraz bardzo też pokazuje nam, ludziom, bo wiemy, jak to wygląda w codziennym życiu. Widzimy nieraz takie sytuacje i tak rzeczywiście jest, ale to dziecko w pewnym momencie zaczyna chodzić, to dziecko w pewnym momencie zaczyna stąpać coraz odważniej, coraz pewniej, i wtedy czuje się już pewniejsze. Stąpa i, i myśli sobie, właśnie ja sam. Ja już jestem na tyle silny, że ja sam koło ciebie pójdę. Ja już nie muszę się tak mocno trzymać ciebie, rodzicu, Ojcze. I w tym momencie idzie. Co się w tym momencie dzieje najczęściej? W tym momencie najczęściej dzieje się to, że ono się albo przewraca, albo lezie w jakieś niebezpieczeństwo. W jakieś zagrożenie, w które dzięki Bogu, przed którym dzięki Bogu jeszcze ochrania go ten, który jest obok. Wiecie, ja właśnie e, widzę od samego początku w Biblii Bóg przez e, ludzi, przez naprawdę, przez to, co do, dokonywał z ludźmi, pokazuje nam wyraźnie dzisiaj, jak chcemy prowadzić to, co Bóg nam daje, jak chcemy to czynić, jak my, będąc sami rodzicami już gdzieś, chcemy poprowadzić to, co Bóg nam daje. Czy chcemy to Bogu oddawać, czy czujemy się w tym mocni i myślimy sobie, że damy radę, czy czujemy się w tym słabi i wołamy do Boga: Boże, jeśli nie Ty, jeśli nie Ty, wiecie, y, najprostszą rzeczą jest y, uciec z pola walki. Wielu uciekło. Tutaj mógł przeczytać Marcin o 22 tysiącach. Wystraszyli się, to nie było trzech. To nie było pięciu, to były dwadzieścia tysiące. Oni odeszli, po prostu odeszli. Nie chcieli walczyć. Wielu, w wielu wypadkach, w przypadkach w życiu chrześcijanin, chrześcijanina, chrześcijanki jest tak, że uciekają z pola bitwy. Dlaczego? Otóż właśnie dlatego, że nie chwycili się mocno Chrystusa. Że w tym momencie zamiast chwycić się Chrystusa, pomyśleli sobie, że, że lepiej się wycofać, lepiej stać samemu, lepiej stać u własnych nogach, ale stać. Niż chwycić się tej ręki Chrystusa i pójść za nim. Jeśli prowadzi przez tą bitwę, jeśli prowadzi przez ten bój, to trzymać się tej ręki i jej nie puścić. Jeśli, jeśli on idzie przed nami, jeśli on trzyma nas. To chociażby było najcięższe Zaufać po prostu może, chociażby była najcięższa bitwa, to przeprowadzi. Nie uciec. A następnie można powiedzieć właśnie w ten sposób, że, że dzisiaj coraz większe jest zagrożenie tego, że ludzie nie chcą być odpowiedzialni za dane rzeczy. Że ucieka odpowiedzialność z ludzi. Ucieka z ludzi. No, ludzie pozwalają sami na to, żeby. Żeby ich cielesność, która jest w ogóle nieodpowiedzialna przed Bogiem, bo cielesność nie jest odpowiedzialna przed Bogiem, żeby ich cielesność rządziła i wtedy nieodpowiedzialność jest na pierwszym miejscu, wtedy robią, co im się podoba i nie czują żadnej odpowiedzialności względem Boga, takie jest ciało. Wtedy właśnie widzimy w tym świecie ludzi, którzy słuchają się tego ciała, widzimy również ludzi, którzy są, e, nazywają się chrześcijanami. Dlaczego oni tak lekko sobie traktują Boga? Dlaczego tak lekko sobie traktują Kościół? Dlaczego tak lekko sobie traktują tych, którzy są obok nich? Dlaczego? Bo nie czują odpowiedzialności. Ale jakiej odpowiedzialności? Odpowiedzialności właśnie takiej względem Boga i Jego Kościoła. Odpowiedzialności tego, że, że Bóg patrzy przecież na wszystko jako Ojciec. Jakże dobrze jest, kiedy człowiek staje w odpowiedzialności Syna i Córki Bożej. Przecież On reguluje wszystkim. Gdybyśmy zaczęli ten temat rozważać, może ja tylko przy, przytoczę pewne przypadki. To jest. Ee... Można powiedzieć, właśnie z życia. Tutaj też słowa Bożego przytoczę, też parę przypadków osób. Pokrótce, nie otwierajcie, nawet proszę. Przytoczę. Zobaczcie, że, że od samego początku Bóg pokazuje, że on jest, od niego jest zależne życie. Że od niego będzie zależny każdy człowiek. Że od niego będzie brał człowiek odpowiedzialność względem też innych. To też tutaj pokazuje. Widzimy. Jak to jest napisane w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, w 28 wersecie, jest tam pokazane, jak Bóg stwarza człowieka, jak Bóg daje człowiekowi miejsce na ziemi i mówi, żeby e, miał potomstwo, żeby się rozmnażał, żeby e, następnie później tam widzimy zajmował się tą ziemią, żeby ją uprawiał tą ziemię, żeby ją ochraniał, Strzeg też w innych przekładach widzimy, i Bóg daje człowiekowi jakąś odpowiedzialność. Bóg od samego początku, stwarzając człowieka na tej ziemi, daje mu odpowiedzialność, stawia go w e, obiekcie odpowiedzialności. Ale zobaczmy, że następnym, jakby takim obrazem, też jest pokazane, jak Bóg działa na człowieka. Jak e, chciałbym, żebyśmy, żebyśmy to teraz dobrze zrozumieli e, siebie, bo tak było też powiedziane wcześniej, mowa nasza jest. E, E, nie, niedoskonała, ale że Bóg, zobaczcie, że Bóg tak samo pokazuje na podstawie e, też tego otwarcia i zamykania łona kobiet, to, że Bóg decyduje o tym, komu da taką odpowiedzialność względem człowieka, a komu jej też nie da. Kiedy patrzę na kobiety, na niewiasty w Starym Testamencie, to tam widzę Rachelę, widzę Michal, widzę inne kobiety. E, I Bóg decyduje o tym, czy otworzy mi łono, czy nie. Ktoś by mógł powiedzieć, co, się, co, co to znaczy, jak to, się, jak to się ze sobą łączy. Otóż, zobaczcie, że danie e, kobiecie, e, właściwie można powiedzieć e, temu małżeństwu, danie dziecka łączy się z e, ogromną odpowiedzialnością. Jeśli Bóg coś daje, to e, też daje. I sprawdza, czy będziemy odpowiedzialni przed Bogiem za to, co nam daje? Dlaczego On też decydował o tym, jak później w pierwszej właśnie mojżeszowej, w 29 rozdziale 31 wersecie, później następnie widzimy to w 30 rozdziale drugim wersecie, ta sama osoba Rachela ona się uskarża do Jakuba i mówi, ee, że jak, jak to jest, że ona nie ma, że ma pretensje do Jakuba. Jakub mówi, co to ja jestem Bogiem? to Bóg decyduje o tym komu daje, komu nie daje. My jako ludzie widzimy, widzimy ludzi, my znamy to doświadczenie i widzimy, że przychodzą następne dzieci, przychodzą także i wśród nas e, następne osoby, które noszą te dzieci w swoim łonie i widzimy, że Bóg, jeśli Bóg tego nie da, to człowiek tego z niczego nie wskrzesi. Ludzie mają jakieś tam swoje głupie pomysły, ale to Bóg jest dawcą życia. Bóg jest dawcą odpowiedzialności od samego początku, nawet na podstawie naszego życia. Czegoś, co właśnie ostatnio było pokazane jako, jako czegoś największego na tej ziemi. Bo nie ma nic, nic bardziej znaczącego przed obliczem Bożym, jak ludzkie życie. Właśnie za ludzkie życie posyłał swojego syna. Żeby nas jakimi uczynić? Odpowiedzialnymi. Za co? Za życie. Jak można być odpowiedzialnym bez Chrystusa za swoje życie, to my sami wiemy, nie można ani za swoje życie, ani za życie najbliższych, ani za życie dzieci, e, współmałżonka, chociaż Bóg sam, e, sami wiemy, że Bóg ka każdego z nas stawia przed sobą. To jednak to, co my wnosimy e, w nasze domy, to, co kim jesteśmy, jak, jak żyjemy, to też pokazuje, jak czujemy odpowiedzialność przed Bogiem. Jak Bóg nas widzi i Bóg podejmuje decyzję Anna później widzimy w tej pierwszej Samuela w pierwszym rozdziale 19 20 wersecie Bóg podejmuje decyzję Anna będzie miała syna Bóg wysłuchuje jej prośby ona będzie miała syna daje jej odpowiedzialność co robi z tą odpowiedzialnością Anna ta mądra kobieta, co ona robi z tą odpowiedzialnością? Oddaje ją Bogu. Oddaje ją Bogu. To nie znaczy, że ona ucieka od niej. Bóg doskonale widzi, że ona, ona tego swojego syna kocha, ona ma coś, na co tyle czekała, coś, czego tak bardzo pragnęła, patrząc na dzieci e, tych innych kobiet, nawet tych, które szły tam z, z nią tych bliskich, gdzieś tam bliższych kobiet, patrzała na te dzieci i ona pragnęła tego całym swoim sercem. Ona chciała tej odpowiedzialności. Ona, ona na pewno pragnęła tego, żeby mieć tą, tego synka, który będzie mogła się troszczyć, opiekować, ale, ale ona co robi? Oddaje go na służbę Bogu, żeby to Bóg się nim zatroszczył. Ona wie dobrze, że Bóg troszczy się najlepiej, że Bóg nie ma tak odpowiedzialnego jak on. Że stworzenie, jeśli korzysta z niego, to może korzystać również z odpowiedzialności. Jeśli nie ma łączności z Bogiem, to już żadnej odpowiedzialności nie będzie miał w życiu. Widzieliśmy wielu ludzi już na tej ziemi, w naszym dłuższym, krótszym życiu, którzy, jak tylko odstępowali od Boga, całkowicie łamał się pomost ich odpowiedzialności. Kruszył się, łamał się. Widzieli, wiemy dobrze, też jak ludzie w świecie postępują, jak byliśmy, jakimi byliśmy ludźmi, zanim przyszliśmy do Chrystusa, nasza odpowiedzialność względem innych żadnie nie istniała. Ale w Chrystusie Jezusie, Bóg sprawia, to, że tak jak mogliśmy też słyszeć, duchowy człowiek staje się człowiekiem, który ma świadomość odpowiedzialności, odpowiedzialności względem Boga i względem Kościoła z tego, co czyni, i ona wie o tym. że odpowiedzialność chce przekazać na służbę Bogu. Chcę oddać ją Bogu, żeby ona służyła Bogu. I widzimy od samego początku życia tego dziecka, po sam ostatni dzień jego życia na tej ziemi, Bóg cudownie mógł się do tego przyznać. Czy zawiódł? Nie. Bo nie zawodzi żadna jego obietnica. Czy nie podołał? Nie. Wziął i poprowadził, i Izrael, dopóki żył, Samuel mógł pięknie korzystać z, z tego człowieka, który miał relacje z żywym Bogiem. On chodził w Bożej Odpowiedzialności. Widzimy, że on chodził. On wiedział dobrze, że nie przekupi go. Nie yy, ludzie też wiedzieli o tym, a on miał świadomość przed Bogiem, że nie da się przekupić. Saulowi, królowi niczym, chociażby nawet sam mu zaproponował z tego, co tam zostało, z tego, co nie zabił, co klątwą było obłożone, nie, da, nie dałby się przekupić. On był odpowiedzialny przed Bogiem. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy e, e, no przede wszystkim dziećmi bożymi, ale też jesteśmy mężami, żonami, jesteśmy tutaj rodzicami, dziećmi, Jaką względem siebie mamy odpowiedzialność przed Bogiem? Czy, czy wołamy do Chrystusa? Jezu, dałeś mi jakąś odpowiedzialność. Pewne rzeczy powstały, pewne rzeczy przyszły na tą ziemię. Dałeś tym pewnym rzeczom zaistnieć. Pewnym kochanym osobom dałeś zaistnieć. Daj mi chodzić w Twojej odpowiedzialności. Daj, żebym czuł odpowiedzialność przed Tobą i przed innymi, że teraz to dałeś mi. I żebym to oddawał naprawdę Tobie. Czy Pytanie, czy odpowiedzialność to łatwość, to lekkość, to przyjemność? Tak, jeśli opiera się na Chrystusie, bo wtedy staje się bliższa relacja z Chrystusem, a to jest przyjemne. Czy łatwe? To każdy z nas może powiedzieć, ale. Ale jeśli chodzi względem, e, względem nas i względem tego, co przeżywamy tutaj, to widzimy, że to nie jest łatwe, lekkie i przyjemne. Ale widzimy, że to jest obowiązek, że to jest e, zdanie relacji, że to jest pewnego rodzaju ciężar. Ale czy Bóg nas powołał do tego, żeby nam było łatwo tutaj? Cudowny jest ten Bóg, który stawia nas w próbie. Cudowny jest. Bo kiedy przychodzi próba na człowieka, to on nie ucieka od, od tego człowieka. Ale mówi, cały czas tam jestem i czekam. Jeśli zawołasz do mnie, jak Izrael do mnie wołał za czasów sędziów, wołał tylko do mnie, byli gnębieni, ale gdy tylko do mnie zawołali, przysłałem im sędziego. I ten sędzia sądził tych, którzy gnębili Izraela. Dlaczego? Dlatego, że oni wołali do Boga. Bóg się nic nie zmienił. Jeśli mam odpowiedzialność przed Bogiem, tak jak już powiedziałem, postawił mnie na jakimś stanowisku względem mojego domu, względem e, tych, którzy są wokół mnie, to jak ja wołam przed Bogiem o to, żeby rzeczywiście nosić tą odpowiedzialność godnie, odpowiedzialność godnie przed Bogiem, żeby nie uciec, nie zrezygnować, gdzieś nie odstąpić. Wielu ludzi uciekło od odpowiedzialności. Wielu ludzi ucieka od odpowiedzialności, gdzieś tam biegnie, yy, zajmuje się jakimiś rzeczami dziwnymi. Dlatego, dlaczego? Dlatego, że nie chcą wziąć odpowiedzialności na swoje plecy, bo to jest coś, co będą musieli rzeczywiście yy, przed, Boga, przed Bogiem składać, co będą musieli pielęgnować, co może co? Zająć ich całe życie. Spójrzmy na doskonałego. Odpowiedzialnego człowieka, zobaczmy. Ja już tutaj też idę do przodu mocno, ale widzimy, widzimy doskonałość kim? Wiemy dobrze, od razu nam się nasuwa. Najwyższa doskonałość, najwyższa doskonała odpowiedzialność w Jezusie Chrystusie. Dlaczego? Jak? Znamy Ewangelię. Ponad trzy lata chodził z tymi uczniami i mówi do ojca: Ojcze, zachowałem tych, których mi dałeś. I nikt nie zginął. To jest właśnie odpowiedzialność Chrystusa za tych, których Bóg Mu dał. Kogo Bóg nam daje, sobie na, kiedy jesteśmy razem ze sobą? Kogo Bóg nam daje w naszych domach? Czy czujemy taką odpowiedzialność? Czy to nas zachęca do tego, żebyśmy byli odpowiedzialni przed Bogiem? Żebyśmy byli tacy jak Chrystus w każdym wymiarze? Słuchajcie, to jest wielka sprawa. Życie człowieka jest. Yy, jest samo w sobie, można powiedzieć, fizycznie najbardziej skomplikowane na tej ziemi. Ale względem, jak tutaj było też powiedziane wcześniej, jeszcze bardziej skomplikowane jest, kiedy, e, kiedy człowiek je bierze w swoje ręce i nie pozwala Chrystusowi, żeby on mógł to wszystko czynić w swoim porządku. Inaczej, żeby mógł te e, wyprowadzać z tego skomplikowania na prostą swoją drogę. I niestety, od tego też wielu dzisiaj ucieka. Przykrywając się różnymi sprawami, zakrywają się płaszczem różnych rzeczy, i myślą sobie, że, że tak można, że to przecież, że to, 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 to w ten sposób tak, no to tak trzeba. A nasza odpowiedzialność przed Bogiem, Bóg mówi, jest, wiecie, codzienna, Co to znaczy się jaka, cały czas. Wiecie, Wiecie, co najtrudniej na tej ziemi, jedną z najtrudniejszych rzeczy, jaką jest i o jakiej dobrze wiedział Paweł, to jest wychowywać innych, aby trwali w Chrystusie. Paweł dobrze o tym wiedział. Ktoś by powiedział, skąd, nie miał dzieci? Otóż, właśnie miał ich, miał ich sporo. Miał i sporo i wiedział dobrze, że trudną rzeczą jest wychowanie, bo to obejmuje całe jego życie. On już nie miał czasu dla siebie, dlatego żeby zająć się jakąś, jakąś, jakimś e, innym zainteresowaniem. Oczywiście jego najwyższym zainteresowaniem był Chrystus. Było poznawanie Jezusa Chrystusa, ale on nie... E, nie nie, 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 nie pokazywał, nigdzie. Nie widzimy Pawa, który by mówił o, o takim lekceważeniu. Który by mówił o takiej lekkości, wręcz przeciwnie, widzimy Pawa, który mówi, że choćby w uciemierzeniu, choćby w, w takim rzeczywiście poczuciu tego ciężaru. Ciężaru czego właśnie? Tej właśnie odpowiedzialności przed Bogiem za innych ludzi. On mówi będzie szedł, powalony, ale niepokonany. Powalony, ale niepokonany, co go powalało? Przecież w pewnym momencie mógł pójść swoją drogą. Żydzi by odpuścili, zobaczyliby Paweł się wycofał. On już idzie swoją drogą, on już robi, już nie, nie nawraca tych innych ludzi. A tak przez to, że on szedł i nawracał i ze stołu tego Jezusa Chrystusa, oni wszędzie mu do, 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 towarzyszyli. Dlaczego? Bo oni nie chcieli, żeby ci ludzie się nawracali. Oni nie chcieli, żeby następnie wchodzili w miejsce Chrystusa. Wiemy, po jakiej stronie działali. I tak dzisiaj. Każdy z nas ma odpowiedzialność naprawdę przed Bogiem. Ja wiem, że są wiele odpowiedzialności, wiele różnych odpowiedzialności, to właśnie, o których też mogliśmy w duchowym wymiarze słyszeć, ale również są te fizyczne. Naprawdę to jest z jednej strony piękne, że Bóg nam daje też i dzieci. Z drugiej strony jest to ogromna odpowiedzialność przed Bogiem. Wiecie, mógłby ktoś powiedzieć. Że może nie widzę na co dzień, może, może nie mam na co dzień kontaktu, różne są naprawdę sytuacje w życiu, ale nasza odpowiedzialność przed Bogiem to jest odpowiedzialność przed Bogiem. Jeśli nie mam możliwości, no to przecież mogę stać codziennie w modlitwie, codziennie w wołaniu, wołać, pościć, przecież to jest moja odpowiedzialność, nie chcę puścić, nie chcę uciec, chcę być bohaterem wiary. Chcę być tym, który jak staje na polu z mieczem, to walczy, dopóki nie pokona całkowicie przeciwnika. Wiecie, kiedy patrzę na, na, na swój dom, kiedy patrzę na to, co dokonujesz, jak to szybko się dokonuje e, wokół mnie, jak szybko przemija ten czas, jak szybko rosną te dzieci, to myślę sobie, Boże, jeśli dzisiaj nie będę odpowiedzialny przed Tobą za nie, to jutro może być już za późno. Jeśli dzisiaj nie będę odpowiedzialny przed Tobą, nawet nie przed drugim człowiekiem, bo jakąś odpowiedzialność możesz czuć przed drugim człowiekiem, ale jeśli tego człowieka nie będzie na Twoim horyzoncie, to bardzo szybko rezygnujesz z tej odpowiedzialności, robisz po swojemu. A tutaj odpowiedzialność przed Bogiem rozkazuje Ci, czynić zawsze tak, jak chce Chrystus. Ona nie pyta się Ciebie, jak Ty sobie myślisz, ale często mówi Ci, jak myśli. Ten, przed którym też zdasz sprawę. Ona nie myśli, ona nie, nie, nie pyta się ciebie, jak ci się wydaje. Tylko jeśli masz odpowiedzialność przed Bogiem, ona się ciebie pyta, jak wydaje się temu, przed którym staniesz i zdasz relację z tej odpowiedzialności. Myślę, to jest bardzo wielka sprawa. Różnie wiemy, że w życiu naprawdę różne sytuacje się zdarzają, też naprawdę wiele bite w tym wymiarze się dokonuje. Ale Bóg nam wyraźnie dał instrukcję. Dzisiaj było też powiedziane, tutaj wspomniane, tak już też obszernie o, o Jobie. Tam właśnie w tym piątym wersecie tego pierwszego rozdziału Księgi Joba jest właśnie pokazane, jak to, jak to Job właśnie zapraszał te swoje dzieci i składał. Składał też za nie ofiarę, mając świadomość tego właśnie, że stoi w odpowiedzialności przed Bogiem. Job był sprawiedliwy przed Bogiem. Co on mówił? Teraz zmuszał te dzieci do tej ofiary? On sam składał je za nie. Dlaczego? Bo on znał Boga i wiedział, że ta sprawiedliwość jego ma się podobać sprawiedliwości ojca. Co to znaczy? To znaczy, że teraz nawet jeśli nie wymorzysz czegoś na swoich dzieciach. To nie przestaniesz stawać w odpowiedzialności w modlitwie za nie. Nie uciekniesz nigdy do odpo odpowiedzialności wołania za każde swoje dziecko. Chociażby cię diabeł oszukiwał, że ono jest gdzieś tam, że ono sobie gdzieś tam poszło, że ono sobie już gdzieś tam żyje po swojemu, że ono już może ma nawet fajnie w tym życiu. Nie czuję, to nie daj się zwieść diabłu. Twoją odpowiedzialnością przed Bogiem i moją odpowiedzialnością przed Bogiem jest cały czas wołanie o nasze dzieci również. Wołanie przed Bogiem, bo stawia nas Bóg w duchowym wymiarze. Wyraźnie to słyszeliśmy dzisiaj. Głęboko to zapada w serce, że Bóg stawia nas naprawdę w duchowym wymiarze. Duchowy wymiar patrzy oczami wiary, nie patrzy oczami fizycznymi. Nawet jeśli patrzysz oczami fizycznymi na człowieka i patrzysz na jego harde oblicze, patrzysz na jego postawę pewną, dumną, zarozumiałą, to wiedz o tym, że Bóg może ci pokazać oczami wiary. Skruszonego, złamanego człowieka, bo Chrystus może wszystko. Bo Chrystus może w przeciągu sekundy zmienić cały bieg rzeczy. Bo taki jest Chrystus. I wtedy się go trzymasz. A Twoja odpowiedzialność ci podpowiada, skoro on taki jest, to ja nie przestanę wołać do Boga. Nie przestanę wołać do Niego. I tak też widzimy stała usługa Boży Job. Jakby liznąć następne można było też rzeczy, że tak powiem. E... I chciałem tylko nie zahaczyć tak. Nasze odpowiedzialności też. To się wiąże naprawdę też e... z naszymi domami, ale chciałbym, żebyśmy to też zobaczyli. A jeszcze wcześniej, chciałbym, żeby chciałbym się z wami podzielić takim doświadczeniem swoim też. To jest moje doświadczenie. Chciałbym, żebyście teraz posłuchali tego uważnie i sami rozważyli to w sercach swoich. E... Mamy odpowiedzialność jako rodzice, ale również mamy odpowiedzialność jako współbojownicy wiary. Odpowiedzialność za kogo? Otóż właśnie za następne pokolenia, które y, są y, wokół nas. Wiecie, z kimś, kto raz na miesiąc, kogo raz na miesiąc widzimy, albo widzimy nawet nieraz, ktoś by powiedział, raz na tydzień. Nie pracuje się tak ciężko. Chociaż jest oporny, to jednak raz widzę go na tydzień i jeszcze mam na tyle siły, żeby ten opór przełamać. Nawet jeśli będzie mi się kwasił, jeśli będzie mi kwaśne miny robił, to jestem w stanie go pokonać gdzieś w swoim sercu, z tym, tym swoim zapałem. Ale jeśli masz to codziennie, jeśli masz to e, codziennie, jeśli masz tą troskę e, częściej, to, to jest coraz trudniej. Wiecie, ja, ja dziękuję Bogu za tych I, i, i sam widzę, jak tego bardzo potrzebuję, którzy też mają tę odpowiedzialność. Nie zabierzecie tego rodzicom, ale też mają odpowiedzialność za tych, za te dzieci, które są wokół nas. Naprawdę, te dzieci można pracować na misji, można jeździć gdzieś po innych krajach. To jest dobre. Chwała Bogu za tych, którzy poświęcają temu swoje życie. Ale jakże potężna misja jest koło ciebie, zaraz przy tobie. Kiedy patrzysz na te następne pokolenia, jaka to jest misja, kiedy przyłożysz swoje serce temu, żeby wołać do Boga w tej sprawie, żeby gdzieś yy, rzeczywiście to dziecko wziąć na kolanach jak Chrystus, kiedy uczniowie odganialnie nie przeszkadzajcie Mu, nie przeszkadzajcie, to On wziął je na kolana i tam szczęściem swoim je obdarzał. Jest napisane, ewangeliści wyraźnie o tym piszą. Jakże dobrze jest, kiedy, kiedy bierzemy także i te naprawdę małe dzieci na swoje kolana i, i, i przekazujemy im miłość do Chrystusa. Wiecie, my często przez to, że jesteśmy już tacy dorośli, tak myślimy o sobie, że, że my tego w sumie nie musimy tak pokazywać, tego nie musimy tak uzewnętrzniać. Przecież ten brat i ta siostra wiedzą o co chodzi przy mnie, przecież oni wiedzą, jak to, jak to wygląda. No właśnie, dzięki Bogu za to, że Chrystus tak się uzewnętrznił. Dzięki Bogu za to, że Paweł się tak uzewnętrznił. Dzięki Bogu za to, że wołał o miłość, o to, że przecież e, no było mu trudno z tymi ludźmi, ale on w miłości Chrystusowej, w miłości Ducha Świętego przychodził do nich i brał ich, można powiedzieć, jak na te, takie już obrazowo mówię, kolana swoje, i pouczał ich, i przytulał, i karcił. I smagał, ale pokazywał im cały czas, że ich kocha. Nikt nas tak nie obserwuje. Obserwujemy siebie nawzajem. Świat nas obserwuje, ale też przez jakiś czas. Zobaczmy, kiedy jesteśmy na obozach, na zjazdach. Nam się nawet nie wiecie, nie macie pojęcia tego, jak obserwują dzieci nas. Naprawdę. Nieraz wystarczyłoby tylko spytać takiego dziecka, mógłby ktoś powiedzieć, co to dziecko będzie wiedziało, co to dziecko wie. Ona ma zaledwie paręnaście, parę lat, co ono wie. A tuż właśnie paręnaście lat temu spotkałem się z, z, pewnymi, z pewną młodzieżą, z pewnymi młodzieńcami, i zacząłem tak z nimi rozmawiać. I tak pytałem się wcześniej Pana, modliłem się w nocy do Pana i pytałem się, Boże, jak tych młodych ludzi zachęcić do Chrystusa, samemu będąc zachęcony przelewać to na nich. I mogłem z nimi później tam rozmawiać i zobaczyłem, że ci ludzie. Ci młodzi ludzie potrzebują naprawdę bardzo silne wzory. Oni potrzebują wzór w czym? Właśnie w religii? Jeśli mówię, a mówione dzisiaj jest obszernie, naprawdę obszernie, już wtedy nawet, te paranaście lat temu, oni do, sami doznawali, że ich, im, im każe, każą kochać jakąś religię, im każą kochać jakieś miejsce. A przecież Bogu nawet nie o to chodziło w Izraelu ile było dzieci, którym kazano kochać zakon którym kazano kochać Jerozolimę, którym kazano kochać jakieś miejsce, a tymczasem Bóg mówił cały czas od początku do Izraela, kogo mieliście pokochać? Czy nie mnie? Czytamy to w drugiej księdze mojżeszowej, tam w tych przykazaniach. W XX rozdziale w szóstym wersecie: Jak Bóg mówił wyraźnie, że mnie będziecie kochali, że to miłość. Tą będziecie przekazywali, ja jestem najważniejszy. I zobaczcie, że, że to jest tak bardzo ważne, żebyśmy tą miłość przekazywali tym e, następnym, to musimy ją mieć, żebyśmy ją przekazywali. To musimy naprawdę sami ją posiadać. Ona, ona musi być gorąca, ona musi być tryskająca. Ona musi być oddana, naprawdę oddana. Tak, tak nie, nie szukająca swojego. Ale tego, co bliźniego, tego, co drugiej osoby bardziej szukająca, żeby te już małe dzieci mogły zobaczyć, czy też ci młodzieńcy, żeby mogli zobaczyć, że my nie, nie chcemy ich związać z jakimś miejscem, że nam nawet nie chodzi o to, żeby one były związane z jakimś tylko miejscem, żeby one nie przyłożyły tego uczucia do jakiegoś miejsca, ale były związane z konkretną osobą, z Chrystusem Jezusem. I z tym Chrystusem Jezusem, którego doznajemy w tym miejscu. One mogły być związane, ale my nie chcemy ich wiązać korzeniami do, do czegoś. Tylko do samego Chrystusa. Chcemy, żeby one się wkorzeniały w Chrystusa. Wiecie, jaka to jest rzecz. Wiecie, rodzice, którzy już jesteście dużo większym stażem ode mnie. Wiecie, jaka to jest odpowiedzialność przed Bogiem. Jak to nie jest łatwe. Jak to jest bardzo trudne. Jak misja wśród nie, niejednych ludzi gdzieś tam wydawałaby się łatwiejsza niż tutaj najbliższa misja. Tak blisko nas będąca, w naszych domach, ta misja jest jedną z najtrudniejszych misji na tej ziemi. Dopiero kiedy to misję Bóg gdzieś to wykształtowywał, dopiero tych ludzi gdzieś tam posyłał i oni rzeczywiście byli gotowi, żeby wykonać ten plan na zewnątrz. Na podstawie czego to się dokonywało? Czy nie mamy tego w Biblii? Otóż mamy Paweł dobrze to wiedział, pisząc do Tymoteusza. mówi ci, którzy będą odpowiedzialni. W, za, za tych, których Bóg im dał, najbliższych, ci będą mogli w domu bożym mieć odpowiedzialność jeszcze większą. Ci będą mogli wejść w następną odpowiedzialność. Przecież to mówił a propos biskupów, diakonów i innych. Dlaczego tak się dokonuje? Dlaczego jest taka. Taka rzecz, dlaczego ludzie, którzy myślą sobie dzisiaj wychowam swoje dzieci, a nie mają właśnie żadnej odpowiedzialności względem Kościoła. Tak trudno im gdzieś wychować te dzieci, a dzieci w pewnym momencie jakby normalnie mu się gdzieś rozjeżdżały. Dlaczego się tak dokonuje? Otóż właśnie dlatego, że rzeczywiście one nie pokochały Boga całym swoim sercem. Oni mieli jakiś, jakiś rytuał, oni mieli jakąś religię, ale nie pokochali Boga całym swoim sercem. I nie mówię tutaj o tej sprawie, kiedy dzieci już są dorosłe i same wybierają. Ja mówię o tych dzieciach, które są jeszcze w Twoim domu, ja mówię o tych dzieciach, które są jeszcze w naszych domach. O tym mówię. Dlaczego to się tak dokonuje? Właśnie dlatego, że i to nie chodzi o osądzanie, to chodzi o to, żebyśmy sobie nawzajem w tym naprawdę pomogli. Że jeśli widzimy brata w potrzebie, siostrę w potrzebie, to sobie w tym pomagajmy. Ktoś by powiedział: Rola ojca. To Ty masz być odpowiedzialnym człowiekiem. Facet ma być odpowiedzialnym w domu. Biblia, właśnie tej przypowieści Salomona chciałbym, żebyśmy przeczytali, mówi o odpowiedzialności obojga, wyraźnie, odpowiedzialności przed Bogiem. Ten 31 rozdział, 27 werset, czuwa nad biegiem spraw domowych, nie jada chleba niezapracowanego, jej synowie nazywają się szczęśliwą, jej mąż sławi ją mówiąc, jest wiele dzielnych kobiet, lecz Ty przewyższasz wszystkie. Zmienny jest wdzięk i zwiewna jest uroda, lecz bogobojna żona jest godna chwały. Oddajcie jej, co się jej należy. Niech ją w bramach wysławiają jej czyny. O czym tutaj jest napisane? O tym, że rzeczywiście jest pracowita, ale co jest najważniejsze w tym całym wyrazie, który przeczytaliśmy, o tym, że ma świadomość tego, że zmienny jest wdzięk, zwiewna jest uroda, to wszystko co zewnętrzne. Bardzo mocno to się łączy z tym, co to było powiedziane, że to wszystko, co z tego ciała, że ona już ma świadomość tego, że co cielesne wszystko zostanie zniszczone, wszystko przeminie, dlatego ona dba o ten wymiar duchowy w domu. Dlatego ona dba o to, żeby w żadnym momencie świat nie wszedł do domu. Właśnie dlatego też te matki, dzięki Bogu, mogą być w domach więcej. Nie Dobrze jest, kiedy nie pracują. Dobrze jest, kiedy mogą być w tych domach i rzeczywiście w, dom w domach spędzić więcej tego czasu, ale to jest ich odpowiedzialność przed Bogiem. Jak one te dzieci zarażają, jak one te dzieciom pokazują bogobojność. Jak one tym dzieciom, gdzie kierują ich oczy? Czy kierują ich oczy na cia ciało, czy kierują ich oczy na jakieś hobbystyczne rzeczy tego ciała, czy kierują ich oczy na Chrystusa, na bogobojność przed Bogiem? To jest nasza również, przeczytamy i o ojcach zaraz. Owszem, ale my, ojcowie, mamy mniej czasu w tych domach. Spędzamy mniej czasu. Spędzamy tego czasu gdzieś tam w pracy, gdzieś tam w, w innych rzeczach. W służbach gdzieś. I ma, jest mniej tego czasu, ale czy nie radujemy się wtedy, kiedy rzeczywiście widzimy Bogobojność? Kiedy sami stoimy bogobojnie? Cofnijmy się troszeczkę. Trzeci rozdział tej samej księgi. Odpowiedzialny rodzic mówi do swojego dziecka: Synu mój. Nie zapominaj mojej nauki, a twoje serce niech przestrzega moich przykazań, bo one przedłużą ci dni i lata życia, oraz zapewnią ci pokój. Niech cię nie opuszcza łaska i prawda. Zwiąż je, yy, zawiąż, przepraszam, je sobie na szyi, wypisz je na tablicy swojego serca. Wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi. Zaufaj Panu z całego swego serca nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie Twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego. Bój się Pana i unikaj złego. Bój się Boga i unikaj złego. I tu widzimy drugi wymiar. Widzimy tutaj ojca. Przechodzimy dosyć mocno, od razu szybko przechodzimy, ale myśl, myślę, że wszyscy dobrze wiemy. To jest gwoli naprawdę dziś przypomnienia tego naszej odpowiedzialności. Tu jest powiedziane o tym, że Ojciec mój do swojego syna staje w odpowiedzialności ojca i mówi do swojego syna: synu mój, przestrzegaj tego wszystkiego, a ma to twój Ojciec sprawdzone, że to działa, że to w życiu wydaje potężny owoc posłuszeństwa Bogu. Ktoś by powiedział gdzie się tego tej odpowiedzialności? Nauczysz, no dopiero po małżeństwie. Wiecie, ja wam powiem, że tej odpowiedzialności się uczymy od młodych, naprawdę młodych lat. Kiedy od tego czasu, kiedy stajemy przed Bogiem, Bóg uczy nas odpowiedzialności, najpierw za małe rzeczy, później za większe, i później sprawdzając i badając nasze serce, jeśli jesteśmy gotowi, za jeszcze większe. I stawia nas tej odpowiedzialności. I później, kiedy będziesz mówił do kogoś następnego, czy to syna, jak to można powiedzieć, onezyma, czy też syna swojego, później będziesz rzeczywiście mógł mówić, synu mój, pamiętaj. I ten syn połączy to z Twoim życiem, bo możesz gadać dużo synowi, ale jeśli syn tego nie zobaczy u Ciebie, to będzie dla Niego to... Strumień wlewający się i wylewający, nie zostawiający nic w środku. Ale jeśli zobaczy, tą bojaź u nas, jeśli zobaczy to u nas, jeśli ten syn zobaczy to u Ojca, tą odpowiedzialność, tą, tą bojaź przed Bogiem, to później jak, jakby nie było, to wryte zostaje, wrywa się w Jego serce. Odpowiedzialność właśnie już wtedy rośnie w Nim. Odpowiedzialność pomału za to, co jest w domu. Przecież zobaczcie, że te małe dzieci już są uczone, dlaczego my je tak e, e, strofujemy, żeby dbały o swoje rzeczy. Co w tym momencie je uczymy? Czego? Chodzi tylko o to, żeby nam były podwładne? One może tak myślą, ale przecież chodzi o to, żeby one nauczyły się odpowiedzialności za te malutkie rzeczy, za te malutkie sprawy, żeby były odpowiedzialne. Po co to robimy? Po to, żeby w pewnym momencie, kiedy będzie możliwość jeszcze więcej naparcia, tego właśnie zachęcenia ich do Chrystusa, to żeby jeszcze więcej naprzeć na sprawy Chrystusowe i powiedzieć im człowieku, Synu mój kochany, córko moja kochana, staj w odpowiedzialności przed Bogiem, On ci dał to życie. Ja tylko jestem na chwilę. W pewnym momencie opuści każdy swój dom. Człowiek jest na chwilę, rodzic jest tylko na jakąś chwilę, a Bóg jest wieczny. Odpowiedzialność przed nim będzie wieczną odpowiedzialnością. Konsekwencja będzie wieczną konsekwencją. I wtedy rzeczywiście to dziecko może powiedzieć faktycznie: Muszę coś z tym zrobić. Albo tą konsekwencję zlekceważę zupełnie, odejdę i będę robił jak mi się uważa. Albo potraktuję poważnie. I zacznę robić. Ale rodzic, nawet kiedy to dziecko odejdzie. Nigdy nie rezygnuje, do ostatnich dni na tej ziemi, zawsze jest odpowiedzialnym rodzicem, jeśli stoi w Chrystusie. Zawsze jest odpowiedzialnym rodzicem, odpowiedzialnym za to, co Bóg mu dał. W jaki sposób? Otóż właśnie Bóg wie, w jaki sposób. Bóg jest Bogiem ukrycia, o czym Chrystus mówi w Ewangelii Mateusza Bogiem widzącym w ukryciu. Tam może nawet często nie widzieć nikt może zamknięte mieć drzwi, może być ciemno. Ale Bóg widzi, czy jesteś odpowiedzialnym przed Bogiem za tych, których Bóg ci dał. Władzę lubi mieć każdy, ale odpowiedzialność wiąże się z poświęceniem. Dlatego niech Bóg nastaje w tym naprawdę, jak, jak patrzę, na, czytam Ewangelię, na nowo czytam gdzieś od początku i widzę po prostu cudowny obraz w Jezusie Chrystusie. On jest mistrzem. Można powiedzieć, ale czy nie jest takim ojcem, jak był ojciec, ojcem Paweł do, dla Koryntian? Tak Chrystus był dla apostołów. Oni widzieli w Nim swojego Ojca. Widzieliście mnie, widzieliście Ojca. W takim sensie, że, że Bóg niczego innego nie czyni, jak tylko to, co Chrystus właśnie objawił. Że Bóg objawiał się przez swojego Syna. Ale On był dla nich jak pasterz. On był dla nich jak ten ojciec, który się o nich w dzień, w dzień troszczył. Dlaczego? Bo był najpotężniejszej odpowiedzialności Panem. Chwała Bogu za to. Chwała Bogu za Jezusa, że w odpowiedzialności przed Ojcem wołał także i za nami. W bogobojności wołał za nami. Nie zrezygnował z tego. Nie uciekł z pola bitwy. A nikt tyle nigdy powodów nie miał, co on by mógł mieć. Ale wytrwał do końca. Do końca wołał. Był zach, jak czytamy. pro Odpowiedzialność będzie prowadziła zawsze do łez. Dlaczego? Otóż dlatego, że będziesz miał świadomość tego, że bardzo często będą cię nie rozumieć inni. I wtedy tam, w swojej komorze modlitwy, będziesz mógł wylewać swoje łzy przed Bogiem. Czego to jest wynikiem? Właśnie chciałem też zauważyć, że odpowiedzialności przed Bogiem, tego, że nie zrezygnujesz z pewnych rzeczy, nie zrezygnujesz z Chrystusa, nie zrezygnujesz z Boga, chociaż inni mogą tego nie widzieć, chociaż inni mogą widzieć inaczej, gdzieś łatwiej, mówiąc nie, nie, nie naciskaj tak. Troszeczkę chociaż jakiejś swobody, nie naciskaj tak, a tu masz odpowiedzialność przed Bogiem, mówisz: Nie mogę inaczej, bo kiedy puszczę w tym, to puszczę w następnej sprawie i w następnej, w następnej sprawie zacznę puszczać. I wtedy ty mi nie powiesz: Nie puszczaj, albo bardzo często ten człowiek powie: Jak to się stało? Jak to się stało? Że ten człowiek dzisiaj już nie ma takiego ducha, nie ma takiej gorliwości. Otóż stało się tak, że inni napierali na niego i w pewnym momencie zaczął puszczać. Jak puścił jedno, to drugie bardzo łatwo też mu przyszło puścić. Chwała Bogu za proroków. Również, którzy trzymali się odpowiedzialności przed Bogiem, prorokowali, chociaż byli bici, wrzucani do cystern. Ale oni trzymali się odpowiedzialności przed Bogiem. Bóg uczył ich tej odpowiedzialności. Za zadanie. Wielu dzisiaj też rodziców w odpowiedzialności swojej myśli, że nauczy, ma uczyć dzieci, jak walczyć z innymi religiami, jak walczyć z innymi wyznaniami, jak nau nauczyć to dziecko mądrości, jak nauczyć, ja mówię nawet dziecko naprawdę, w fizycznym wymiarze, ale mówię również w tym duchowym, myśli sobie przed Bogiem, jak nauczyć walczyć z ludźmi. I tak dzisiaj ludzie uczą walczyć z ludźmi. Są organizacje, całe, potężne organizacje, które uczą jak, jak odpowiadać, jak, jak mówić, jak rozmawiać z ludźmi, jak walczyć z ludźmi. Do czego te dzieci prowadzą? Właśnie do tego, co mówi Chrystus. One stają się dużo gorsze. Szukacie wyznawcy, który stanie się później dużo gorszy od Was. Dlatego Ewangelia i to całe słowo Boże mówi, że była jakby. Ee, ee, Błaganiem Ciebie napełnia, mówiąc do Ciebie, żebyś zawołał też do innych, żeby się zatrzymali w tym, czego uczą następnych, czego uczymy następnych. Każdy z nas jest naprawdę obserwowani. Obserwujemy siebie. To też było to powiedziane, ale właśnie to jest to tak właśnie tak to wygląda w życiu, że obserwujemy siebie, czy jesteśmy duchowymi ludźmi. I już to jest odpowiedzialność jaka za to, jaki dzisiaj jestem, jaka jest odpowiedzialność względem was, a jaka jest odpowiedzialność względem tego, który widzi wszystkie nasze myśli, zna je wszystkie. Dlatego jeśli uczymy czegokolwiek innych ludzi, to prowadzimy ich naprawdę w pułapkę. Jak ostatnio już też mogliśmy o tym rozmawiać, słyszeć, o, 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 to właśnie to jest to prowadzenie człowieka e, gor, do gorszenia, zgorszenie kogoś. To jest naprawdę prowadzenie człowieka w pułapkę, w błąd. Odejścia do odpowiedzialności. Zda każdy z nas sprawę przed Bogiem. Tam na sądzie Bóg nic nie pominie, nic nie pominie. On zna nasze serce. Dzięki Bogu za to, że może pomóc w każdej jednej sprawie, w każdej jednej rzeczy, zna nasze serce. Ale jeśli w tym sercu nie ma odpowiedzialności Chrystusowej za siebie nawzajem, za, za Kościół, za nasze domy, za współmałżonka, za te dzieci, które są bądź też, które przyjdą na tą ziemię, nie uczymy się dzisiaj już odpowiedzialności przed Chrystusem, to jak my przed Nim stoimy? Dzisiaj, a jak przed Nim staniemy na sądzie, Chrystusowym? Jak staniemy przed Nim? Czy powiem Mu wtedy Panie, a chciałem, żeby on zwyciężył to wyznanie, czy tamto wyznanie, żeby nie dał się zwieść. Czy ty jesteś od tego, żeby je tego uczyć? Żeby nie dał się zwieść? Ponadto, może i tak, to też trzeba dobrze zrozumieć. Masz tego uczyć. Ale kiedy ono będzie trwało w Chrystusie, to będzie najpewniejsze miejsce, najbezpieczniejsze miejsce, że nie da się zwieść. Mamy dziecko uczyć miłości do Chrystusa. A tam dopiero płynie doskonała, doskonała nauka. Zarazić dziecko Chrystusem to jest nasza najwyższa odpowiedzialność. Zarazić następnych młodych ludzi Chrystusem. Dzisiaj nawracają się następni ludzie. I ci, którzy ma, zrozumieją odpowiedzialność w wymiarze Chrystusowym. Ci będą mieli do nich najwyższą cierpliwość. Chociaż dzieci naprawdę bardzo mocno eksploatują rodziców, bardzo silnie eksploatują rodziców. One nie pytają, czy, czy masz akurat teraz wystarczająco siły, żeby coś zrobić. Nie pytają, czy jesteś wypoczęty, żeby w czymś mi usłużyć. Dziecko nie pyta się ciebie o to. Te starsze to może gdzieś tam już coś, zrobić coś po swojemu, no, ale te małe dzieci, one nie pytają się o to. My często patrząc na te dzieci w wymiarze duchowym, chwała Bogu za to, że Ojcem doskonałym jest On, ale i On nas stawia w pewnym, e, w pewnym miejscu odpowiedzialności i mówi: cierpliwość pochodzi do tych dzieci, pochodzi ode mnie. Ja jestem cierpliwy i jeśli będziesz w Duchu Moim Świętym, to również owocem Twoim będzie cierpliwość do tych dzieci. Dlaczego nie mamy cierpliwości? Bo nie wołamy. Dlaczego nie wołamy? Bo, może nie czujemy takiej odpowiedzialności przed Bogiem, że my powinniśmy. Niech zajmą się tym inni. Niech zajmą się tym inni. Wiecie, była taka historia, o której też dobrze wiecie. Ona jest opisana w dziewiątym rozdziale Dziei Apostolskich. O. O tam. Dziewiątym dobrze mówię. O tabicie tej, która. Można było powiedzieć. No, u, u, przysłużyła się bardzo mocno innym ludziom. Co ona takiego robiła? Czym czach się przysłużyła, że uczniowie wysyłają po Piotra? Czym? Czym było wypełnione życie tej kobiety, że kiedy umiera, to wysyłają po Piotra, bo wiedzą, że w Piotrze działa Chrystus, że wiedzą, że, że w Piotrze jest ten, który że działa ten, który jest ży, życiodawcą. Że On może przywrócić z powrotem, chociaż śmierć zabrała, to On może z powrotem przywrócić do życia. Dlaczego oni chcieli, żeby ona z powrotem była przywrócona do życia? Otóż dlatego, że nas służyła tak innym. Dlatego, że, że mogła w tak piękny sposób usłużyć innym dzisiaj naprawdę naszą też właśnie tą odpowiedzialnością. Używam tego słowa bardzo często. Ale to bardzo silnie leży na moim sercu. Odpowiedzialnością jest to, jak służymy w tym miejscu, gdzie jesteśmy, w tej pozycji, w której jesteśmy, jak czujemy odpowiedzialność służby, ile poświęcamy swoich sił, ile poświęcamy swoich środków. Przecież było też ostatnio powiedziane o tym, że Bóg jest nieograniczonych środków Bogiem, że Bóg ma nieograniczone środki wszystkie, które są potrzebne do życia i pobożności jego ludu. On je nam daje. Jak korzystamy z tych środków? Jak nasze życie, słuchajcie, lada chwila to życie przyjdzie zakończyć? Lada chwila, tak czy inaczej, odejdziemy z tej ziemi. Jak byliśmy odpowiedzialni przed Bogiem? Jak żyliśmy względem innych? Czy nasze życie to było nasze życie? Czy moje życie to było moje życie? Czy to nie było życie poświęcone już innym? Naprawdę to jest coś, co już nie raz. Już od wielu, wielu lat słyszymy w tym zgromadzeniu, ale to zgromadzenie było na tych fundamentach stawiane, i do dzisiaj Chrystus tak mocno te fundamenty, e, można powiedzieć, tak troszczy się o nie. Że, że to nie jest jakaś sprawa e, wyjątkowa, że ktoś troszczy się o kogoś. Tak naprawdę było od samego, gdzieś tam początku, Bóg kładł nacisk na to, żebyśmy troszczyli się o siebie nawzajem, żebyśmy bardziej szukali czegoś yy, drugiej osoby bardziej, niż czegoś dla siebie. I tu, jeśli coś takiego Bóg daje uczynić, to człowiek tylko może włożyć głowę, zniżyć zupełnie i powiedzieć, Bogu, Boże, dzięki Ci za to, że Ty wielki wielkiej swojej łasce dajesz to czynić, bo wie dobrze, że jeśli powie, pisze to sobie, to szybka droga do śmierci. Ale kiedy polega na Bogu, wie o tym, że to od Boga pochodzi, to chce tego jeszcze więcej. Chce służby jeszcze więcej, bo wie, że to jest jego odpowiedzialność przed Bogiem służenie innym. To jest jego odpowiedzialność przed Bogiem. Może, mogę sobie siedzieć w swoim śmierdzącym, no przepraszam, że tak już mówię, ale mnie nieraz to już samego drażni. W swoim śmierdzącym kątku w domu na wygniecionym fotelu, albo mogę rzeczywiście być tym, który będzie służył Kościołowi który będzie tu, będzie tam i będzie mógł służyć Kościołowi, gdzie ten Kościół powie rzeczywiście, że nawet jak odejdziesz, Bóg cię szybciej odwoła z tej ziemi, to będzie mógł powiedzieć właśnie jako tej tabicie, jak o niej. Będzie mógł powiedzieć, przecież to była taka osoba, będzie mógł przynosić te rzeczy, tamte rzeczy i powiedzieć nie dlatego, żeby zaraz człowieka jakoś, ee, jak to dzisiaj diabeł wykorzystuje, wyświęcić jakoś go, wywyższyć człowieka, a nie Boga. Ale będzie mógł pokazać to, że przez ciebie działał Bóg i On jest szczęśliwy z tego, że Ty pozwoliłeś mu na to, żeby działał w Twoim życiu, kiedy jeszcze żyłeś. Naprawdę każda chwila nasza na tej ziemi może być chwilą zysku bądź straty. Może być chwilą poświęcenia swojego życia, bądź zabrania jej dla, dla siebie. Łatwiej, dużo prościej jest wziąć życie w swoje ręce i wziąć je dla siebie. Mówię na podstawie swojego życia. Dużo prościej jest wziąć coś dla siebie, zużyć te siły dla siebie. Tak jak tutaj właśnie też było powiedziane, co Justyna mówiła, że właśnie, e, e, że można by było naprawdę. Poleżeć. Dzięki Bogu za to, że Bóg tak pokazuje i tym świadectwem zachęca inne swoje dzieci. To właśnie rzeczywiście, żeby, żeby, żeby nie leżeć. Żeby nie, nie kłaść się. Żeby temu ciału nawet nie dawać tego e, odpocznienia. Jeśli, jeśli rzeczywiście nawet ono mocno tego potrzebuje, to tylko tyle, ile rzeczywiście trzeba. Nie leżakować. Nie wylegiwać się. Nie uważać sobie, że 8 godzin ja potrzebuję, bo moje ciało wtedy jest rzeczywiście jędrne, takie rzeczywiście ożywione dla Boga. Jeśli Bóg zechce, to nawet i dwie godziny. Ale, ale niech to będzie dla Boga. Niech to nie służy człowiekowi. Niech to będzie dla Boga. Wiecie, o czym mówię. I to właśnie taki był Chrystus. Chciał odejść na miejsce. Usłyszał o śmierci Jana Chściciela. Chciał odejść na osobne miejsce. Mateusz nam to pokazuje. A w tym momencie właśnie tam znajdują go ludzie. Przychodzą do niego te tłumy. No i co w tym momencie mówi Jezus? Odpycha ich, mówi: Dajcie mi w końcu chwilę odsapnąć. Przecież zmarł, został tak potraktowany, ten, którego tak kochałem i kocham. Ale on dalej służył tym ludziom. Naprawdę, nawet poświęcił im swój czas, swoje uczucia. Chwała Bogu za to. To był odpowiedzialny, to jest odpowiedzialny król. W Jego Królestwie nie ma nieodpowiedzialnych ludzi. Jego Królestwo składa się z odpowiedzialnych ludzi. Chwała Bogu, ja kiedy patrzę na to i kiedy słucham tego, co jest też mówione, to myślę przed Bogiem, gdzie, gdzie tego można nabyć, gdzie się tego nauczyć. I nie dziwię się ludziom w tym świecie. Naprawdę im się nie dziwię. Coraz mniej im się dziwię, że uciekają. Już nieraz to powiedziałem jakimś bratu: Nie dziwię się, że uciekają przed tą odpowiedzialnością. Że ojcowie uciekają z domów do roboty do innych rzeczy. Że matki uciekają z domów do roboty innych dzieci. Posyłają dzieci innym, żeby były odpowiedzialne za nie. Ja nie dziwię się temu. Łatwo byłoby mówić o tym, ale bo to jest. Naprawdę jedna z najtrudniejszych rzeczy bez Chrystusa jeśli nie ma właśnie z Chrystusem mocności chwila w chwilę, godzina w godzinę nie da rady tego utrzymać. Nie da rady, skąd człowiek weźmie siłę do tej odpowiedzialności. Nie ma ten człowiek skąd wziąć tej siły w tym świecie. Dlatego ludzie naprawdę targają się na swoje życie. Co też w bardzo niedalekim czasie mogłem obserwować, bo nie. nie nie potrafią sobie poradzić z tą odpowiedzialnością, tylko Chrystus tego uczy. Ale Chrystus uczy tych, tego, tych, którzy chcą się tego nauczyć, którzy tego pragną, którzy są gorliwi. Dlatego niewielu jest mężów i niewiast Boży, którzy chcą dla kościoła poświęcić swoje życie. Dlaczego? Bo to jest ogromna odpowiedzialność przed Bogiem. Ogromna odpowiedzialność. Fajnie jest odfajkować, powiedzieć coś kościołowi. Fajnie jest nauczać. Ja również czas mówię naprawdę o sobie. Łatwo jest coś, e, coś powiedzieć, nawet, nawet czymś się podzielić. Łatwo jest. Ale później Bóg stawia mnie w odpowiedzialności tych słów. Naprawdę, w ostatnim czasie ja po prostu e, dziękuję Bogu za tych, którzy tyle lat stoją przed Bogiem. Bo ja mówię Boże, jeszcze trochę i naprawdę będę milczał. Bo co, co czym się podzielę, to Boże, odpowiedzialności uczysz w ten sposób, że za chwilę to wszystko na mnie spada. I naprawdę mówię, Boże, jak, jak tu wytrwać? Człowiekowi się wydaje, a fajnie, ten podzielił się, ale jeśli ktoś się dzieli z, z nastawieniem serca, że rzeczywiście chce, chce do czegoś zachęcić, to Bóg go sprawdzi. Szybko sprawdzi. Jego odpowiedzialność przed Bogiem i przed ludźmi, dlaczego w ogóle wstał, dlaczego chciał się tym podzielić, dlaczego zachęcał, sprawdzi to Bóg, bo kocha swoje dzieci, karcie i smaga tego, którego miłuje. I dziękuję Bogu za to, ale to ucz mnie naprawdę odpowiedzialności przed... Yy, przed Wami również. Odpowiedzialności przed, przed sobą i dziękuję Bogu za to, którzy w tej odpowiedzialności trwają i rzeczywiście chcą to ponosić, ale też widzę, że, że potrzebujemy nawzajem siebie w tym, żeby właśnie wołać do Boga o to, żebyśmy wszyscy byli odpowiedzialni za to, co się dokonuje. A też właśnie zachęcam, naprawdę i nie uderzam w nikogo, Bóg wie, zachęcam do tego Was. Naprawdę coraz więcej też dzieci jest pośród nas. One naprawdę mogą być tym materiałem, który będziesz mógł naprawdę zachęcać. Oczywiście, mówię jeszcze raz, do rodzica należy wychowywanie, ale zachęta, niech płynie od Ciebie też, ode mnie. Możesz wziąć to dziecko przez żaden rodzic, nie pozwolić, znamy się, kochani, i wiemy po sobie, a ile miłości otrzymaliśmy. Wiemy, jak Bóg nam ten, ten, to, to miejsce też obdarza. Dzięki Bogu za to, chcę jeszcze więcej obdarzać. Ale przelewajmy to, nie trzymajmy tego w ramach, nie zabijajmy tego gwoździami, nie trzymajmy tego w skrzynkach, gdzieś tam na swoich półkach. Ale przelewajmy to na najbliższych, na te dzieci. Bo ktoś by powiedział: Jestem mężczyzną, nie wiem jak z dziećmi rozmawiać. Rozmawiasz tak, jak rozmawiasz z drugim mężczyzną. Te dzieci znają nasz język. One słyszą to, co mówimy, one rozumieją. Nawet te, które jeszcze nie potrafią mówić. One wiedzą, co, o czym ja mówię. Kiedy proszę je o coś, one potrafią to polecenie wykonać. Ja to widzę. Dlatego też naprawdę zachęcam nas wszystkich do tego, jak gdzieś jesteśmy. To, to zachęcajmy te dzieci do Chrystusa, bo inaczej one będą zachęcone do jakiegoś miejsca, do, jakiegoś, do, do czegoś, do czego wielu ludzi na tej ziemi dzisiaj jest. Wiele miejsc, wiele zjazdów, wiele obozów, które zachęcają do miejsca. Do tego, żeby tam się zjeżdżać, bo tam może e, korzystać coś na tej ziemi. Może tam poznasz swoją mało, e, przyszłą małżonkę, może poznasz swojego męża i tak zachęcają ściągają do tych miejsc. Widziałem takie miejsca na tej ziemi. Naprawdę. Sam tam byłem i one ściągają, ale ściągają do tych miejsc dlaczego? Dlatego, że, że przyciągają do Chrystusa? Nie. Dlatego, że mają jakieś swoje już zadania. Nie spełniają tego najważniejszego zadania. Dlatego, Ci następne, te następne pokolenia, one muszą być przyciągnięte do Chrystusa. One muszą mieć, one muszą zobaczyć w nas, że my je przyciągamy dla nas, najważniejszym dla nas yy, przekazem do nich, rozkazem dla nich od nas, jeśli nawet tak można powiedzieć, rozkazem dla nich jest to kochaj, bój się Boga i kochaj Jezusa Chrystusa po nas wszystko. Bo my dlaczego, dlaczego chcemy to robić? Dlaczego im chcemy tak mówić? Dlatego, że kochamy je. Dlatego, że naprawdę kochamy te dzieci. I chcemy, żeby one mogły być wiecznie, żyć wiecznie. W radości. Mogły wiecznie dostępować radości. Dlatego dzięki Bogu za to. Naprawdę. Dzięki Bogu za to, że, że Bóg nam to pokazuje. Zobaczcie, jak naprawdę obficie nam to pokazuje. Są następne tego, jakby ee, punkty. Ale to może Pan pozwoli jeszcze kiedyś. Tym się podzielić, ale to jest naprawdę bardzo obszerny temat, i widzę, jak Bóg do tego zachęca, abyśmy, tak jak tutaj właśnie było powiedziane, duchowo żyjąc tego ducha, przekazywali innym, tym dzieciom, które na razie jeszcze są gdzieś cielesne, które jeszcze tego nie widzą, ale jak one to będą mogły zobaczyć, kiedy posiądą Chrystusa? A jak mają go posiąść? Czy można im to ułatwić? Można. Pokazując samemu, żyjąc samemu, wskazując na Chrystusa swoim własnym życiem i naprawdę pokazując im miłość. Dzieci fajnie, kiedy dostają prezenty, bardzo się z nich cieszą. Ale z zegarkiem w ręku sprawdź, po jakim czasie one już lądują wśród innych zabawek. A kiedy dostają miłość? Kiedy dostają miłość, a kiedy jeszcze mogą dostać Chrystusową miłość? Czy powędrują one do zabawek, nawet kiedy odejdą z Twojego domu? Z mojego domu może. To długo będą pamiętały miłość. Długo będą chodziły z tą miłością. To nie będzie jak zabawka, którą będą mogły wyrzucić. One, człowiek, miłość pamięta bardzo dużo. Długo. Dlaczego? Bo Bóg go stworzył do miłości. To diabeł stworzył do zabijania. To diabeł stworzył, można powiedzieć, stworzył, no, e, naciska do tego, tworzy swoje rzeczy do tego, napiera na to, żeby człowiek właśnie tylko nienawidził, nie kochał, nie miłował. A Bóg nas stworzył w Jezusie Chrystusie do miłości, taką jaką miał Chrystus względem apostołów i nas. I taką miłość przekazujmy naprawdę dalej. Niech Bóg nam w tym pomoże. Wielkie zadanie dla nas. Krótki czas na tej ziemi, a tak ogromne zadanie. Ale Chrystus ma każdą sekundę przygotowany. W każdej sekundzie może nam pomóc, żebyśmy już nie żyli dla siebie, ale naprawdę dla innych. Dzięki Bogu za Jezusa. Amen.